witam na targu w Bodzentynie. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Zapraszam do oglądania. Wjeżdżają cały czas. Ta para opali to jest razem? Samce? Po 5 dych sztuka, tak? Aha, czyli ten taki jaśniejszy, droższy. A ten z młodych, taki fajny, o ten tu. 2,5 dych. Dziękuję bardzo. Koroniaty. Dwa samczyki są. Dwa samczyki? Dwa samczyki. Ile cenisz takiego samczyka? Po dyszku. Pocztowe tak samo po dyszce. Dobrze, dziękuję bardzo. Te bucianki. Te winerki parze są? Jaki cena? Ile za parę bocianów? 60. A parę winerek? 100. No i zostały murzynki, tak? Samczyki. Samczyki? To ile od sztuki? A pocztowy? 15. Dziękuję bardzo. Kingi po 30 zł sztuka. Z młodym. Samica z młodym. Tego siwego? Pięknie. Tego siwego? Tego biolota. No. To ile za tą samicę rzeszowską? Do wzięcia? Do wzięcia? 30 zł. A młody? 10. Czyli razem 40 tak. zł. Za... A pocztowej po ile od sztuki? Słucham? Pocztowe, czerwone, fajne? Po dwie dychy. A co zagraniczne? Ma pan coś? Nie. To są orliki wysokolotne, 30 zł sztuka, tak? A Budapeszty? 30 zł. A te są... 120 zł, dereszy, para. Para dereszy, może tu z boku. 120 do wzięcia, tak? Ta para dereszy, 120 do wzięcia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ile taka para? Złapane. Ale do wzięcia. Do wzięcia ile? Co? No, srebrniaki. Usówki te zrobię. Ten jeden. A wiszłanczyk? Dyszkę. Dyszkę do wzięcia. Dziękuję bardzo. Krmeczek fajny. Ile taki krmeczek do wzięcia? Dwie dychy. To jest samczyk, samiczka? Samiec. I? Halo. I ten został na ten srebrniak? Perłówka i samiczka. Dwie dyszki. Dziękuję bardzo. Tak, został. Ale wczoraj do niego osy sporo. Aha. U mnie zamknięty. Na okrągło. Tak, to ceny ceny już były podane wczoraj, ale... Lubię się bawić. Ale ubyło. Ubyło i to... A nic nie wpadło zagranicznego, nie? Tak. Nie. Przyjdzie czas na nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ma? Chodzi o te małe, te białe, tak? A ten ogromny, duży? 300 zł. O proszę. Co to za rasa? Olbrzym belgijski. Oho. Ale duży, ogromny. Ładny, duży. Tak. Ta biała samiczka też jest ładna. No. Tańsza jest ta biała samiczka? 200 zł. Dziękuję bardzo. Nie pojęli. Dzień dobry, te małe króliki, drogie bardzo. Po dwie dychy. Do wzięcia, tak? Tak. Ale tu ma pan te wiszwanczyki, tak? Jak? Wiszwance to są? Te? Nie wiszwance, te są... Sroczki. Nie, te. Sroczki? Czy jeszcze... Jeszcze na nich mówią... Jeszcze inaczej. To ile taka... Ile para? 50. A Budapeszty? A srebrniaki zostały? Po 3 dychy.
Po 3 dychy sztuka. Dzięki śliczne. Ile on chce za te ofelka? 7 dych. A pawiki z łaparę? Para. 50. 50. Rolinki małe, miniaturki po 5 dych. Trochę większe. 80. Dzień dobry, a tu co? A, ma pan orlika wysokolotnego, nie? Tak, tak. Dobrze to lata? Nie, do szwagrowi kupił. Aha, to kupiony. A ten wiszwanczyk to jest? Sam. Drogi bardzo? 4 duszy. A to czarne tu? To takie przylatuje takie. Aha, nie no, wiem. To dzisiaj lot będzie miał. I zostały na Budapeszty, tak? A to kolegi są, mamy tak. A nie wie pan ile od sztuki? Dobra, to nie. Nic się nie dzieje. Panie, na tym targu. Tutaj to jest takiego pana, nie nasze. Tak. Nie wiem, ile za 3 dychy. Ile za 3 dychy, tydzień temu tak było. Także tydzień temu, tak. A które wasze? Te są wasze? Te są nasze, dereszki. Dereszki, no. 70. 70. A ten 3 dyszki. Ten 3 dyszki. On też ma deresza. Ma sam przykład. Nie wiadomo ile. 4 dyszki. 4 dyszki. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Ile takie homery, to są brytyjskie, czy jak to się mówi? Angielskie. Ile za taką? 120 do wzięcia. To jest samica, to jest jaśniejsza samica. Ta jaśniejsza szpaczka samicy. A ta taki fajny kolor szpaka, jakby tak boki, tak, te tu. Ile? No, takich parę i wychodzą. Aha. To sam się dwie dyszki. A pawik pojedynczy? Pojedynczy. Też dwie dyszki, samiec. Wiszwanczyk? Samiec. Też samiec. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, no super. No tak, w moim szczęściu to jest super. Nie, no to wiesz, od dwóch się zaczyna. Poczekaj jeszcze chwilę. Ile cenisz to parę pawików? 50. A to masz orliki wysokolotne. Za parę orlików wysokolotnych trzeba zapłacić u ciebie? Za pawik. O parę orlików wysokolotnych trzeba zapłacić u ciebie? No te na przykład, nie? No. To są młode pawie jeszcze. No. 50 zł. 50 zł. A bardzo ładne. Ale lotne to różne ceny. Różne ceny. O, począwszy od? No, od samicy tej. Tej biało-czarnej. Tak, no, biało-czarnej, po 40 zł. 40 zł do dziś. No i krymskie, nie krymskie, jak się one nazywają, kurwa. No to też w granicach jest 40-50 zł. Dziękuję bardzo. Pępki ze przemornia. W Bodzentynie też są kanarki, po 50 zł. Taki olbrzym to ile? 110 cenin. No to i tak taniej niż tam poprzednicy. 110 do wzięcia. Duży. On będzie ważył 8 kg na pewno, nie? Na pewno, no, nawet więcej. To jest samica. A, samica, to jeszcze może być więcej. Dobrze, dziękuję. Jedna pani. Pan. Pan, o. Pan. Ile taki pan? 3 dych. Zapraszamy do Bodzentyna. Dziękuję bardzo. Są i kogutki w Bodzentynie. Ile cenisz tę silkę? Nie wiem, to są koledzy. Aha. Ale nie ma kolegi, cen nie podamy, bo nie wiemy. Twoje pocztowe, ile? Tak, proszę pana, moje pocztowe. Fajnie. Ile tak cenisz? Ja tak średnio 15-25 zł. Ja się nie zdrożę. A, tak. Nie ma dobitu, proszę pana, taka sprawa. Jak to sprzedać?
rozumiem, ale masz tego jeden, to jest bardzo ładny w ubarwieniu, taki niespotykany kolor, nie? To ten jest najdroższy, ten z tym kolorem takim nitopłowy. Tak, tak. Fajny gołąbek. Dziękuję bardzo. Tak, mnie musi się spodobać. No, wiem, wiem, ale... Sam wiesz, ale super, no najważniejsze. Wysokolotne, tylko prezentować się tutaj, że tak... Prezentować się, tak, tak, to jest orliki wysokolotne. Możesz... 50 zł para. 50 zł, możesz zademonstrować któregoś na przykład, tak wiesz... Trzeba umieć. No, no... Nie, no... Ale u ciebie latają cały czas. To masz... Mało zostało. Aha. Trzeba umieć. Aha. No tak, rozumiem, rozumiem, tak rozumiem, jest, nie ma sprawy. Trzeba umieć ładnie rzucić, co tego. Ale ile tak latają, jak no, zaczniesz to trenować? To są, o, długo, długo latają. Długo, długo, o. Ten jest właśnie, bo on ma jeszcze w tych przerzutkach, bramach, tak, no, bramach, bramka dwa, jest. Dwa na dwa. Tak. Dwa na dwa. Dwa na dwa, pięknie. Pięknie, pięknie, nie, te to się super prezentują. O, dzień jest, dobry, dzień dobry. Tak, jeszcze chciałbym pozdrowić Andrzejka. Ale Sukowa. Chcesz twarz? No nie, nie. Pozdrawiamy Andrzejka Sukowa, tak? Tak, Andrzejka Sukowa, proszę tam. Nie, to pozdrowię. Od kogo? Od kogo? Od Sławka z Marzysza. Tak. Od Sławka do Andrzejka. Pozdrowienia dla Andrzejka Sukowa. Tak, dziękuję ślicznie. On jest tak Bra, ile za taką parę brodawczaków? 80 zł. 80 zł do wzięcia. Dziękuję ślicznie. To ile taki pojedynczy gil? Samczyk 30. 30. Ale ma pan te pawika? Pawik 40 zł. A to? Rosyjski tarczowy. A, rosyjski tarczowy. Mówię, bo czajska saksońska ma jeszcze czubek, nie? No właśnie. Rosyjski tarczowy. To jest... Ile takie rosyjskie? 30 zł. To samczyk, samiczka? Samiec. Samiec. Rosyjski tarczowy. Dziękuję ślicznie. Ile cenisz od sztuki te perliczki? 60 zł. 60 zł. One dają czadu na podwórku, nie? Jak zaczą... Jest jak strona z obocą. No dobrze. I kaczory po 80. Kaczory po 80 do wzięcia. Zapraszamy do Bozentyna. Dziękuję ślicznie. Na razie nie ma właściciela, ale spróbuję, żeby nie było, że kogoś opuszczę. Przepraszam, ile ceni za te turkoty jedno czubę? Nie ma go. Nie ma go. Ale będzie. A te czyje? Jego też? Też nie ma go. Po 10 zł. A te tu? Po 50. Młode z tego roku po 50 zł, tak? Tak. Ale tu są coś pięknego. A tu tak, pojedyncza mewka. To staropolskie. To jest para, jedno staropolskie, tak? Ten samczyk tylko. Ten samczyk taki bogaty. Ile, te pstry, ile ten samczyk? 50 zł. A newka pojedyncza? 100 zł. A ten czerwony co grucha naprzeciwko? Tak samo. No i co tam Janeczka? Mamy tak, dzień dobry. Taki mulemans? No tak, dwie dyszki. Dwie dyszki. A tu są same nakrapiane. Tak. Te pocztowe nakrapiane po ile cenisz? 15 po 20 zł, zależy. Dzięki, a kingi? 40 zł za sztukę. 40 zł za sztukę. I tu masz jakieś kolorowe, fajne, tak, białe. Tygrys. 4 dyszki złotych. I to też jakby z tygrysów, tak? Tak, para stary. Po ile te tygrysy? Cena ta sama, tak? Dziękuję bardzo. To jest młody z tego roku? Zeszłoroczny. A Budapeszty? 30 para. Dziękuję bardzo. Po kolei, żeby nie było, że kogoś opuściłem. Tu nie ma nikogo.
para kremków została. Ten pan to drogo mówi, to na szkoda puszczać, bo nikt nie przyjedzie. To przemieliśmy cenę, no przecież... Proste, nie? I tak mi zarzucają, że cena jest inna, że co innego ludzie mówią, a co innego jest w rzeczywistości, nie? No tego jest targ. No tego jest targ. Jest coś takiego jak negocjacja. Dokładnie, tak? Dokładnie. Idzie pan nawet, są sklepy, że w sklepie pan może negocjować. Wszystko w temacie. To właśnie, mówi targ. Właśnie o to Giełda, chodzi. Targ. Tak, oni zarzucają mi, ale ja to wysyłam to, co ludzie mi mówią. Ja nie mogę nic tu przekręcać, nie? Do wyboru, do koloru. No, tu mamy młode krymeczki. Tego roku. Z tego roku, tak. Strasznie drogie? Nie strasznie. No, na pewno nie są droższe od pieniędzy. Tak, a... Neweczek. I neweczek, też młody z tego roku. Tak. To jakbym wziął całą parę krymeczków, to musiałbym... To by pan zapłacił nie więcej jak pieniądze, a te pieniądze to jest tak 50 zł. No, wszystko w temacie. Dobrze. A neweczek pojedynczy? 20. 20. No, proszę. O, tej, ceny... Tą panią pan puści na YouTube. Jedzenko dla gołąbku, jak pan chce puścić, nie? Nie, no to znaczy możemy. To jest konopia, nie? Tak. Konopia, 8 zł kilogram. Zapraszamy do Bodzentyna, tak? No, dziękuję. Nie, dziękuję bardzo. Białogłówka. Białogłówka, 20. Ale widać, że zadbane, bo aż widać... To są zdrowiutkie, sprzedane, winerki sprzedane. No dużo. Ja rozumiem, że później. To późno przy. To za free. A, to jest taki jakiś mieszanie z wylunki. Ja czekam, aż większość przyjedzie i dopiero filmuję. A tu od razu tak idzie, od razu. To trzeba. Tak ciemno, czerwono. Rozumiem. Dziękuję bardzo. No dobra. Nie, ten jest super barwa. Co jest? No taki rudy, to jest samczyk. Ile za takiego samczyka rudek? Ten w środku. 5 dych, ale ładny. Barwa super. A ten taki... No ten. 5 dych. I to jest samica tutaj. A to samica? No właśnie. Ile taka samica? No, ładny kolor. Ile? 5 dych. Dziękuję. To ile za parę takich pięknych rysi trzeba zapłacić? Należy. Niedrogo, panie. No niedrogo, ale ci, co nie mogą dzisiaj być, a chcieliby wiedzieć? No to młode 20, stare 50. Stare 50 sztuka, czy od pary? Para. Para 50, młode 20 za dwie? A. To niedrogo, tanio. No niedrogo. Tanio. Zapraszamy do Bodzentyna. Dziękuję. Kaczka z małymi, ale nie ma właściciela, nie wiemy. Nie ma właściciela, nie powiemy nic. Dzień dobry, a ile pan ceni takie ładne newki? Newki po 50 zł. A ten żółty, co to za rasa jest? Maściusz. Maściuszek, za maściuszka ile? Stówkę. A pawik pojedynczy? 20 zł. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, to pańskie te białogłówki? Ja nie mam nic. To ile on ceni te białogłówki, tak od sztuki? A widymka? No to teraz przejdziemy na pańskie. To nie moje, wszystko tak... Kazika? Ja nie. Nic nie będziemy wiedzieć. To wczoraj nic nie wzięliście, dzisiaj też nic? Nie opłaci się, bo... Dzień dobry. Dzień dobry. Orliki wysokolotne zostały. O Jezus. Kurde. Jeżeli nie kupię, to kurwa nikogo nie kupię. Dawaj podyszę, bierz wszystkie filmy, to będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. No, podyszę. Tego czerwonego nie chcę. Raz, proszę.
Te pańskie? A to żółte, to co to jest za rasa? Ale co to jest za rasa? A dobrze, a samiec, w porządku. A ile od sztuki pan ceni te srewniaki? Po dwie dychy. Dziękuję ci. Zakoniki stówę, szara 1200. Leszek Grat. Zakoniki stówę. Z dopłatą. A te młodziki też pańskie? Tu? Nie, kolegi. Proszę. Kręci. A ile on ceni mniej więcej tak? Proszę? Porównawczo, żeby za te po trzy dychy sztuka. O właśnie. Zapraszamy do Wodzentyna. Ale wy reprezentujecie Małopolskie, także. Tak. Proszę zobaczyć Małopolska, jakie ma gołąb. Para zakonników. Dziękuję bardzo. Taka śliczna para winerów to do wzięcia. 170? Czyli dyszka by była do negocjacji? A nawet i dwie. Dziękuję bardzo. Tu. Taki winer do wzięcia? Bo to jest tak, kremeczek. Kremek, winera. I maściuszki. Motyle. A para motyli ile? 4. A winerek taki? 2 dychy? 200. Już by go to dawno nie było, zgadza się. A te młodziki? Należy. Neweczki? 20. Jedno czubek 6 dych. A para rysi? No tak, przypuszczalnie. Niech się dowiedzą ci, co nie mogą, bo jakby mogli być, to pocztowe tanie. To jest... Dzień dobry, króliki są. Ten czarny. 4 dychy do wzięcia. A te mniejsze? 3 dychy. Klatka się pomniejszyła? To już najważniejsze. To ten. Ten Budapeszt, nie? Dwoje. To ile taka para Budapesztu? 60 do wzięcia. Dziękuję. Dzień dobry. Takie przepióreczki? Po dysku. Orlik wysokolotny? Tak jest, orlik wysokolotny. Taka parka? 50 zł. Do wzięcia. Ale tu masz... Wywrotek. Ten czarny? Tak jest. Wiedeński biały 90. Nywek 2 dyszki. I te wiedeńskie po 5 dysków. 50 zł. Tak, dzięki. A tu? Bocianki 160. No wie, a co to jest? Przepiórki. I tutaj wydymek wiedeński. Po 80 zł. Po 80 zł. Jakie jest ceny bocianki? 62. A to pańskie? Ile pan ceni tego żółtego? Proszę? Jedyk. Co to za rasa jest? Czajk. A to ty szajka? To czajk. To jest para razem wzięte? Nie. To jest samica. Dziękuję bardzo.